To jest Box, jest sponsorowane przez Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie i Bino Poland. Nikodem Jerzewski z perfekcyjną fryzurą, z nami tuż przed walką w Kościerzynie. Twojej rodziny Kościerzynie, można powiedzieć. Jak się czujesz? To jest jakiś stres występować przed własną publicznością? Na razie go nie było, także wydaje mi się, że może być lepiej niż ostatnio, bo nie ukrywam, serce mocniej bije przed własną publicznością, chociaż ring jest wszędzie taki sam. I tak, trzeba zrobić robotę i tyle. Będzie lekka spinka, jak to się mówi kolokwialnie, czy nie, będzie robotę trzeba zrobić. Banks był niewygodnym zawodnikiem, dał taką walkę zresztą też wcześniej z Balskim. Zawodnik taki, przy którym ciężko sprawić, że była jakaś większa bijatyka. A co możesz tam powiedzieć o tym przeciwniku? Ten styl będzie sprzyjał temu, żeby była jakaś ringowa wojna? Sprawia wrażenie, jakby faktycznie chciał się dobrze, mocno odgryzać, może tak to nazwę, i podjąć rękawicę, bądź też postawić swoje warunki. Jestem na wszystko przygotowany, także nie ma problemu, będziemy jutro się bić. Czekam na bitkę, jestem dobrze przygotowany. Także nic, tylko wychodzimy, ubieramy rękawiczki i bijemy się po głowach. Jak już czujesz, że 24 godziny zostało, to jednak trochę ta adrenalina zaczyna buzować? Teraz może jeszcze nie, aczkolwiek w momencie ruszania z hotelu do sali, gdzie stoi ring i są ci wszyscy ludzie, którzy krzyczą, gwiżdżą, piszczą i klaszą, no to na pewno będzie tak. Aczkolwiek ja jestem chyba człowiekiem uzależnionym od adrenaliny, także po prostu działa na mnie bardzo dobrze i czekam na tą adrenalinę. Pojawiły się jakieś informacje o tym, że potrzebujesz psychologa sportowego po ostatniej walce. Korzystałeś z takiej pomocy, czy sam sobie to poukładałeś w głowie? Psychiatry. Chodziło o psychiatrę, że potrzebuję psychiatry. Faktycznie, ale nie znalazłem żadnego, który dotrzymałby mi kroku. Także po prostu jak znajdzie się jakiś psychiatra, który będzie chciał podjąć leczenie w związku z moją osobą, wtedy się zastanowię, bo faktycznie czasami patrzę sam na siebie i zastanawiam się, czy faktycznie nie jest taka pomoc potrzebna. No dobrze, spędziłeś trochę czasu w Radomiu, to pewnie nie pomogło, ale tak serio, już tych tygodni chyba się trochę nazbierało, więc możesz coś powiedzieć o tym mieście. Dużo osób je krytykuje. Jak ty byś ocenił Radom? Powiem w dwóch zdaniach. Pierwsze zdanie będzie dotyczyło mojego miasta, do którego wróciłem po 7 czy 8, teraz nie pamiętam, niecałych 8 tygodniach do Kościerzyny. Jest ona nadal piękna, tak jak była. A co do Radomia, to dzisiaj nawet rozmawiałem z Rafałem Wojdą, że naprawdę mógłbym tam mieszkać, bo ci, co tam mieszkają, to uważają, że nie dzieje się tam wiele, aczkolwiek to, że nie dzieje się tam wiele, to mi bardzo odpowiada, bo ja z wiekiem, ja nie jestem jeszcze starym człowiekiem, jestem młodym cały czas człowiekiem, ale z wiekiem potrzebuję coraz więcej spokoju, a jest to spokojne miasto. Także kto wie, może zobaczymy, może niedługo będę twoim sąsiadem, Piotrze. No ja już nie mieszkam w Radomiu, faktycznie się w Radomiu urodziłem, ale... Faktycznie ludzie cieszą się z tego faktu, że już wyjechałeś. To prawda, są takie głosy, słyszałem, sam dochodziły do mnie. Rafał Wojda, masz właśnie fajną bluzę, widzę Wojda Team. Przygotował cię dobrze razem z trenerem Jabłońskim? Przygotowanie 50 na 50, 50% dołożył Adam Jabłoński, 50% Rafał Wojda, więc to daje prosty rachunek matematyczny, 100% przygotowany Jerzewski. Teraz to już jest bez znaczenia, bo to nie trenerzy są oceniani, tylko zawodnik w ringu, czyli ja muszę dołożyć wszelkich starań, żeby się dobrze zaprezentować. Jesteś główną postacią na plakacie, ale po tobie kolejne dwie walki. Będziesz oglądał ten turniej wagi ciężkiej? To jest coś interesującego? Nie mam kompleksów związanych z tym, że nie walczę ostatni. Jest to mi tak naprawdę wszystko jedno. Mógłbym walczyć pierwszy. Różni zawodnicy, różni ludzie. Można powiedzieć, że ktoś inny mógłby mieć problem w związku z tym. Jeżeli ktoś chce mnie oglądać, to będzie mnie oglądał i o godzinie 13, i o 24 w nocy. I o 13, i o 24 w nocy też przyjdzie na halę i kupi bilet. Także nie ma różnicy tutaj godzina. Mam nadzieję, że będzie dobra walka i się będzie podobało. No mówię, nie ukrywam, że troszeczkę wkurzony jestem i na siebie, i na kilka innych osób, i na zdarzenia życiowe, proste, bokserskie, stricte, które doprowadziły do tego, że jest to dopiero mój drugi pojedynek w tym roku. Na szczęście jeszcze uda się jutro zaboksować. No ale no mówię, moim największą, jak to się mówi, przeszkodą, czy największym przeciwnikiem może być czas po prostu niespędzony w ringu, bo u mnie brak aktywności jest największym przeciwnikiem. Mam nadzieję, że dam sobie i z tym przeciwnikiem również radę. Także nic, powtarzam, wychodzimy, bijemy się, boksujemy. Jest jeden taki przeciwnik, który może być niedługo mistrzem świata, a ty go miałeś na deskach.
ty z kolei możesz być po tej walce, mówi się o tym, że walczysz o Mistrzostwo Europy. Fajnie by było, gdyby się chyba tak ułożyło, że mielibyśmy Mistrza Europy i Mistrza Świata w tej wadze. No, jeżeli by się tak ułożyło, to powiem ci, rzadko do tematu wracam, ale po sprawach naszych, w których daliśmy, brzydko mówiąc, ciała, czyli wiadomo, o co chodzi o doping, to odpokutowalibyśmy, że tak powiem, swoje, bo wydaje mi się, wygrywać walki, a zdobywać jakieś rzeczy, to są dwie inne rzeczy, bo możesz wygrywać z klapkami, a możesz zdobywać jakieś pasy i coś znaczyć w boksie. Także mu życzę jak najlepiej, a sobie życzę przede wszystkim zdrowia, a jeżeli będzie zdrowie, to resztę sam ogarnę. Ale Michał Cieślak ma szansę w tej walce? To, co mówiłem ostatnio w podobnym wywiadzie, że 50 na 50 albo 60 do 40 ze wskazaniem na Makabu, ze względu na to, że walka jest u niego. Ponieważ Michał jest podobnym pancerem co do Kudryszowa. Kudryszow miał na dechach Makabu, sam też również na nich lądował. Tylko uważam, że Michał nie jest tak rozbity, jak w tym momencie może być Dmitrij Kudryszow rozbity. Tak uważam. Nie uważam, że jest rozbitym zawodnikiem, aczkolwiek przyjął dużo więcej ciosów. I też dużo, kilka walk jego kończyło się po prostu przed czasem. Także ciekawy jestem, jak po prostu Michał zareaguje na ciosy Makabu. Uważam, że największym problemem może być ich przygotowanie się, czyli dobranie odpowiednich sparring partnerów, bo cruiserów i to po prostu z pozycji Mańkuta nie ma za dużo. Ale jeżeli się dobrze postarają, a myślę, że inwestycja będzie solidna, to będzie dobry obóz i mogą dać dobrą walkę, a wtedy już zdrowie będą mieć, to tylko życzę szczęścia. Jeszcze wracając do ciebie, co będzie jutro kluczem? Lewy prosty i aktywność? Kluczem będzie przede wszystkim to, żebym wyszedł luźny, a nawet jak się delikatnie napnę, żebym potrafił się rozluźnić. Jeżeli potrafię się rozluźnić w sparingu, to może zabrzmi to nieskromnie, ale naprawdę czuję się świetnie, jestem świetny. A jeżeli się zepnę, no to nic z tego nie będzie. I to czy w sparingu, czy w walce, czy w ogóle. No, prosta sprawa. A to wszystko się okaże jutro. Ciężko mi jest to mówić dzisiaj. Na razie czuję się świetnie, czuję się luźny, naprawdę. Uśmiech nie schodzi mi z twarzy. Przede wszystkim organizm dochodzi do siebie, bo naprawdę od 3 dni praktycznie nic nie jadłem. Jeden skromny posiłek dziennie przez ostatnie 3 dni, czy też 2 małe. I naprawdę reszta to było po łyku wody. No bo gdzieś tam waga się zatrzymała. Wydaje mi się, że po prostu zegar mój biologiczny mówi powoli, że coraz będzie ciężej robić tą wagę. No ale zobaczymy. No. Przyjechałem 8 tygodni temu do Radomia, taka ciekawostka, ważyłem 102,5 kg. Dzisiaj miałem 90,800, bo była delikatna prośba ze strony obozu Lodiego, żeby były bodajże 400 chyba gramów na plus. Także i taki limit zrobiony. Ale nie było łatwo tym razem. No ale w boksie nie jest łatwo przecież, co nie? Czyli co, okazuje się, że Artur Szpilka, który sobie testowo robił wagę, łatwiej mu poszło niż tobie? Wiesz, to już pytanie do Artura Szpilki, a nie do mnie. Ja to zawsze robię 12 kilo średnio i nie ma tutaj żadnego wielkiego halu. Jestem wysokim, postawnym mężczyzną w życiu codziennym, także no, muszę ważyć dużo, dużo więcej niż 90-700. Także robię to i nikogo to nie interesuje, po prostu muszę to zrobić. Jasne, dobrze. No to ci życzę przede wszystkim luzu w takim razie jutro i czekamy na fajną walkę. Pozdrawiam wszystkich kibiców serdecznie i zapraszam jutro przed telewizorem, a tych, którzy mogą być, to na żywo. Pozdrawiam. Wszystkich fanów boksu zapraszamy na stronę Facebook oraz na stronę naszego sponsora Wielopolan.